Odpowiem pani bardzo prosto. Brak kultury. Oczywiście nie w masie. Ale często się spotyka księży, którzy są po prostu niekulturalni. Nie podają, nie witają się z kobietami. Nie puszczają w drzwiach kobiet. Albo niektórzy księża przedstawiają się ksiądz Piotr. Ja się nigdy nie przedstawiam ksiądz Jan. Przeważnie chodzę w sutannie albo w kolatce, więc myślę, że widać, że jestem księdzem. Mówię, ja Jan Kaczkowski. Na początku byłem Janem i przynależałem do rodziny, a dopiero później zostałem księdzem. Co bym też i panom klerykom bardzo radził. Nigdy się nie przedstawiajcie kleryk Maciek, tylko nazywam się Maciek Kowalski. Albo coś, w czym nas piętnuje papież Franciszek i mówi, przewietrzcie wasze duszne zakrysty. Proszę zwrócić uwagę, kiedy wierni wchodzą do prezbiterium i już czują się trochę nieswojo. Kiedy wchodzą do zakrystii, to mają już ugięte ze strachu kolana. No bo jakieś takie trochę nie ich miejsce, nie ich przestrzeń. A Kościół jest nasz, wspólny. I załatwiają jakąś tam sprawę w zakrystii, wychodzą i mówią jest, 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 jak Marcin Kiewicz kiedyś. No. Jedynie o pieprz, a mógł zabić ludzki Pan. I to jest też, proszę Pani, smutne, że wystarczy być kulturalnym księdzem, grzesznym, kulturalnym, życzliwym, nie odpychającym na każdym kroku. To się nie da, to nie ta parafia, proszę przynieść papier, proszę przynieść drugi papier, proszę przynieść piąty papier. Że wystarczy być po prostu kulturalnym, otwartym i życzliwym księdzem i już się jest gwiazdą duszpasterstwa. To jest dla mnie prawdziwie smutne. I ten brak kultury zawsze mnie odpychał. Od najmłodszych lat. Dopiero niedawno wpadłem na to, że z hierarchią kościelną zawsze miałem na pięku. Od najmłodszych lat. Bo do naszej parafii przyjechał taki biskup. Zresztą potem się okazało, że ten sam, który był głównym przeciwnikiem moich święceń. I z tymi zaciśniętymi zębami, ja taką byłem trochę dupą. Gdzieś się zagapiłem. Miałem do niego podejść z kociołkiem i z kropidłem. I on do mnie mówi, podaj tu okularniczku. Ja mając 5-7 lat, pomyślałem sobie, jak tak można definiować kogoś przez to, że nosi okulary. Bardzo brzydko o nim pomyślałem, ale mu podałem to kropidło. Przecież nie dałem mu nim w łeb. I dopiero później przypomniałem sobie, że to jest dokładnie ten sam typ o gołębim sercu i podobnym umyśle. Niech mu ziemia lekką będzie, bo już opuścił i ten łez padł.